Siostra Wojciecha znów poprosiła go o alibi. 26-latek jest coraz bardziej zaniepokojony zachowaniem Rity. Ale to jeszcze nic nie znaczy. Nakłamała Olgierdowi, że jeździłem z nią cały dzień po sklepach z elektroniką, żeby jej pomóc wybrać laptopa. Z tym, że ona już od dawna wie, jakiego chce laptopa. A Franek? Gdzie wtedy był? Teściów. A tobie Rita co powiedziała, że gdzie idzie? Spotkać się z Moniką. Znowu ta Monika. Jeszcze niedawno jej nie znała, teraz wszędzie z nią łazi. Albo i nie. Nie? Nie wiem. Może ta Monika to tylko przykrywka, tak jak i ja. Co ty sugerujesz? Że twoja siostra ma romans? Nie wiem, no mówię, co mi przyjdzie do głowy. Co jej odbiło? W dupie jej się za przeproszeniem poprzewracało. Tylko nie mówcie jej, że rozmawialiśmy. Ale nie możemy tego tak zostawić. Coś musimy zrobić. Jak Olgierd się dowie, że Rita go zdradza, rozwiecie się z nią. To by była tragedia. Słuchajcie, ale przecież to nie jest wcale pewne, czy ona faktycznie kogoś ma. No nie mamy żadnych dowodów, że go zdradza. Musimy je zdobyć. Ale jak? Musisz sprawdzić, dokąd Rita naprawdę chodzi i z kim się spotyka. No ale co, ja mam chodzić za nią, mam ją śledzić? To by było najlepsze. Nie wiem. Nie wiem, no może przesadzamy. Jak się okaże, że Rita ma kogoś na boku, to nie wiem, co jej zrobię. Wszystko zniszczy. Wszystko. Wahałem się, czy powiedzieć o tym rodzicom, ale w końcu się zdecydowałem, żeby nie być ze swoimi podejrzeniami sam. Znam Ritę. Widzę, że coś jest nie tak. Chcę jej pomóc. Ustrzec ją przed błędem, zanim będzie za późno. Krew mnie zalewa, jak sobie pomyślę, że Rita ma kogoś na boku. Olgierd jest lekarzem, porządnym człowiekiem. Na rękach by ją nosił. Wojtek i Rita od zawsze mają silną więź. I jeśli on się czymś zaniepokoił, to znaczy, że coś musi być na rzeczy.